Przede wszystkim witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Team Roślina. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. A dziś, po bardzo długiej przerwie, mamy kolejne wieści z PVZ Road Trip. Więc ja może przejdę od razu do rzeczy. Mamy nowe menu, które przez kogoś tam z tych osób, które pracują nad Road Tripem, było wymuszone. Nowe tłumaczenie tam z jakiegoś języka na polski. Nowe minimalne, czyli jakby menu, które miało być, chyba po prostu, no nie było, większość sprzętów nie mogła chyba po prostu obsłużyć go, no bywa. Więc widzicie je teraz na ekranie, jest całkiem spoko, choć ja jestem zwolennikiem tamtego, to samo tyczy się nowego logo. Przypomina może bardziej Adventures pierwotne, ale no nie, to po prostu źle wygląda. Natomiast kolejnym jest Melon Pult, którego widzicie teraz na ekranie. Jest to bardzo piękny Melon Pult, muszę Wam się przyznać. Jest tak piękny, jestem mega podjarany Melon Pultem, melonową katapultą, którą mogliście widzieć w mojej serii Sprint vs Zombies 2 It's About Time. Te oczka, ogólnie w ogóle wykonanie tych roślin w tej grze jest mega, tylko mam wrażenie, że powinny być trochę rozmiary dopasowane, bo Melon Pult ok, ale no zaraz zobaczycie zresztą w rozmiarach, jak on wygląda na planszy już, jak się nim gra. Ale na przykład Sunflower, Peashooter, moim zdaniem one są trochę za duże. W Adventures te rośliny tak duże nie były. I to mnie troszeczkę irytuje, ale chyba jest to do przeżycia. One powinny być właśnie te wymiary zbilansowane jakoś, bo jeśli te rośliny będą większe, znaczy w sensie większe, w sensie takie jakie teraz jakby są, to odbiegają od oryginału, znaczy w wyglądzie no to wiadomo, to z tym już nigdzie nic nie da zrobić, bo wygląd jest spoko, ale bardzo mi się nie podobają wymiary. Melon Pulta akurat to nie dotyczy, jest jedną z tych roślin, których to nie dotyczy. Musiałbym się przyjrzeć jeszcze Aszparagowi, bo nie wiem, jak on nam wypada z wymiarami. Po prostu one powinny być kapkę mniejsze, tak niedużo. Byłoby o wiele lepiej, bo te rośliny z Adventures od pierwowzoru nie były duże. Były takie, no w sam raz. Nie były za duże, nie były za małe i wszystko było super. A tutaj Sunflower, Peashooter, no i nie wiem, czy Aszparag, no są za duże. Są zdecydowanie, powinny być mniejsze, tak nawet pół centymetra, nie no, może nie pół centymetra, ale mam nadzieję, że oni to jakoś zbilansują fajnie. Jak nie, to trochę szkoda, to ona będzie na minus. Bo ja tą grę już z gameplayu oczywiście rzetelnie ocenię po przejściu całej gry, tych wszystkich poziomów, które tam będą. No i ocenię dla Was. Zrobię taką recenzję. No grafika na plus, tylko w roślinach nie podoba mi się wymiar. Lecimy dalej. No i Melon Pult na planszy, czyli tak jak w grze, jakby. Widzimy, że Melon Pult jest zbilansowany, jeśli chodzi o wymiary, co jest na gigantyczny plus, przynajmniej dla mnie. No bo mogli również zrobić dobrze giganta, jak te sunflowery i peashootery. Te no nie są też duże, ale no powinny być mniejsze. Mówię tu teraz o sunflowerze i peashooterze. No ale już trudno. Bardzo ładnie ogólnie wygląda też plansza, na której go postawili, że tak powiem. Bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Ta soczysta zieleń, to jest mój ulubiony kolor, jak jest kwiecień.
jest ten piękny, soczysty, zielony na liściach, krzewach i tak dalej, czy trawa, no może się zdarzyć. To jest to tak piękna zieleń i tą samą ma melon pult. Za to jestem potwornie wdzięczny. I fajnie, że w ogóle katapulty będą, znaczy przynajmniej melon pult w tym road tripie, bo w Adventures roślin dużo nie było. Co tu dużo mówić. Natomiast jestem bardzo zachwycony tym, że to są te soczyste zielenie i te fajne takie brwi z takim zaskoczeniem jakby, no to już jest w ogóle mega. Dlatego mam nadzieję, że spodobała mi się ta niedługa, lecz mam nadzieję fajna analiza. Widziałem, że lubicie analizy, bo największa ma 160 coś, inne mają po 80-70, więc opłaca się. Mam nadzieję, że podobne lub większe liczby będą na już gameplayu spod serii, która już jest na liście moich serii na kolejny rok lub przyszłe lata. Let's play Plants vs. Zombies Road Trip. Także trzymajcie się. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się i pamiętajcie, u mnie będziecie mieli na bieżąco całego road tripa. Pa, pa!